Czyli inaczej mówiąc, jak mi opowiadano, że ktoś zapamiętał Oberka, to mógł zapamiętać dwustrofkowego, bo trzystrofkowy raczej trudno było zapamiętać. A no wiadomo, że... Że stał pod oknem, podsłuchał i... Tak, bo dwustrofkowy jest zawsze łatwiejszy i nawet jeżeli ktoś komponował utwory jakieś, powiedzmy, to łatwiej mu było zrobić dwa, aniżeli trzy. Bo do trzeciego to trzeba już zmienić tonację i tak dalej, także tu... No i dobrać melodię do tych dwóch, żeby one się nie gryzły, żeby one w miarę pasowały do siebie, bo to jest bardzo istotne. Znaczy trzystrofkowy to raczej tak oberek techniczny, tak? Tak, tak. To bardziej techniczny. Techniczny. A te dwustrofkowe to były śpiewane? Nie wszystkie, raczej nie. To oberków mało kto, żeby tam, ja nie słyszałem, żeby ktoś oberka śpiewał. Nie było tak, że przyśpiewywali? Nie, to tam taki był oberek od Warszawy, co jadę, dyśleję, a gdzie Josie nieboracek podzieje, pójdę sobie do Marysi, do Sotku, przenocuję, moja Maryś, mój kwiotko, to tylko było takie przyśpiewka taka i to wszystko, dalej nic nie było. Dalej nic nie było? Nie. A taka przyśpiewka była, tak? Była. A pamiętacie ten oberek? Tego... To zróbmy tak, że najpierw tą przyśpiewkę, a potem zagracie go, dobra? Tak, żeby od początku było. To najpierw albo razem. Nie, ale tak żebyście, bo wiecie jak robią niektórzy muzykanci? Na początku tą przyśpiewkę zaśpiewa, a potem gra. Tak niektórzy robią. W przypadku dwustrofkowych właśnie. Nie, dobra. To najpierw zaśpiewać, tak? Tak, tak. Od Warszawy se jedę, dysleję, a gdzie Josie nieboracek podzieje. Pójdę sobie do Marysi, do Sotku, przenocuj mnie, moja Maryś, mój kwiotku. Pójdę sobie do Marysi, do Sotku, przenocuj mnie, moja Maryś, mój kwiotku. Ja do domu przyjechałem łos rano, łojus było, oj prawie świtano. Nie mówiłem w domu tego kłopotu, by nie dostać od kobity łomotu. Nie mówiłem tego w domu kłopotu, by nie dostać od kobity łomotu. Muzykantowi, jak znał przyśpiewkę, łatwiej było zapamiętać oberka. No tak, do pewnego stopnia tak. Do pewnego stopnia tak jest. Melodię, to znaczy słowa sobie przypomniał, to przypomniał sobie melodię.